Gra w zmianę to gra karciana o warszawskim trzecim sektorze. Na rozgrywkę gry należy przeznaczyć około 45 minut do około godziny zegarowej. Gra składa się z 40 kart efektu z różnokolorowymi awersami oraz ciemnofioletowymi rewersem z żółtą błyskawicą, 99 kartami działania z żółtym awersem z wykrzyknikiem, 6 kartami przebiegu kolejki i rozstrzygnięciem debaty, klepsydry oraz instrukcji. Wśród kart działania znajduje się 5 pustych kart do wypisania przez młodzież podczas gry. Początek gry. Dowolna osoba wykłada na środek stołu wylosowaną jedną kartę efektu i kładzie tekstem do góry. Zaczyna osoba, która jako pierwsza znajdzie pasującą kartę działania. W nagrodę za dopasowanie karty gracz może odrzucić dowolną kartę z ręki. W przypadku, gdy nikt nie wywoła debaty omówionej w dalszej części filmu. Gra polega na dopasowaniu działań organizacji do efektów, które je powodują i odwrotnie. Głównym celem jest wykorzystanie wszystkich kart, które ma się na ręce. Po zakończeniu pierwszej kolejki gracze mogą dokładać dowolnie kartę efektu do działania bądź działania do efektu. Gracz może dołożyć kartę, która będzie się stykać bokiem z jedną, dwoma, trzema bądź czterema kartami. W takim wypadku dołożona karta powinna pasować do wszystkich kart, z którymi się styka bokami. W przypadku takiego dopasowania gracz w nagrodę odrzuca tyle kart z ręki, z iloma styka się jego położona karta. Debata. Gracze mogą nie zgodzić się na wybór dopasowanej właśnie karty. Jeśli mają w ich mniemaniu lepiej pasującą kartę, mogą wywołać debatę. Wtedy zainteresowany gracz mówi debata i kładzie swoją kartę obok wcześniejszej dopasowanej karty. W debacie mogą uczestniczyć dwie osoby. Debatujący argumentują, dlaczego uważają, że ich karty pasują do danego efektu bądź działania. Druga osoba odpowiada na argumenty, uzasadniając swój wybór. Obaj gracze mają na argumentację maksymalnie 30 sekund. Te liczone są przez klepsydrę załączoną do zestawu gry. Pozostali gracze mają chwilę czasu na zastanowienie się, czyje argumenty były właściwsze, po czym wybierają kartę, która bardziej pasuje. Jak wygląda rozstrzygnięcie debaty? Zwycięzca debaty zostawia swoją kartę na stole i w nagrodę odrzuca kartę bądź karty z ręki na stos odrzuconych. Odrzuca tyle kart, do ilu była dopasowana wygrana karta, to znaczy od 1 do 4 kart. Przegrany w debacie zabiera swoją kartę. Jeśli przegrała osoba, która zaczęła debatę, dodatkowo dobiera jedną kartę ze stosu działań lub efektów. W przypadku remisu na stole zostaje pierwsza karta. Jej właściciel w nagrodę odrzuca kartę lub karty z ręki. Karta wyłożona jako druga, czyli ta debatująca, wraca do ręki gracza. Koniec gry. Wygrywa osoba, która pierwsza pozbędzie się wszystkich kart z ręki. Jeśli reszta uczestników wyraża chęć, grę można toczyć dalej, do minimum 3 uczestników gry, co pozwala na swobodne przeprowadzenie debat. Można dowolnie zmieniać zasady i tworzyć alternatywne wersje gry, dostosowane do potrzeb grających uczestników. Najważniejsza jest dobra zabawa.